Buongiorno! Mieliśmy takie same poglądy. Oboje nie chcieliśmy, żeby kobiety miały jakiekolwiek prawa w tym kraju. Karol, weź dziecko. Karol, bierz dziecko i rzuć nim. Ona ma męża i jest jemu wierna. Tak się mężowi przynajmniej wydaje. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nowy odcinek programu Idealna Niania. I tak, kochani, zgadza się, cały czas siedzę na tyłeczku. Moje pośladki rozkoszują się tym idealnie wygodnym fotelem. No nie bądźcie tacy, no dajcie jeszcze chwilę posiedzieć. No fajnie tak się siedzi. W końcu rozumiem, dlaczego Naruciak siedzi przed kamerą, a nie stoi. Stoję nie męczy. Oczywiście, kochani, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy wolicie jak stoję, czy jak siedzę na filmach. Ja osobiście wolę siedzieć, jak fajnie, wygodnie, nie męczę się w ogóle, nic a nic. I jak zawsze na początek oczywiście łapka w górę, subskrypcja, a także wejdźcie mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. No i oglądajmy. Zapraszam! By the way, widzowie, przepraszam was z góry za burdel w moim studiu. Kupiłem specjalną nakładkę na obiektyw, która rozszerza kadr i widzicie troszeczkę więcej niż powinniście w kadrze. Na przykład tutaj w rogu widać kawałeczek wystającego biureczka, a tutaj w rogu widać plastikowe kartony pełne kart Pokémon, których nie zamierzam otwierać przez najbliższe 20 lat, żeby zyskały na wartości. Tak, jestem jedną z tych osób, która wykupuje zabawki, których potem nie otwiera i trzyma je w komórce. Ale dobra, mieliśmy oglądać. Zapraszam! Jesteśmy dosyć młodą rodziną, bo mój mąż ma zaledwie 25 lat, a ja mam 23. Fun fact, jeżeli sumujemy wiek tego mężczyzny i tej kobiety, nadal wychodzi mniej niż mój wiek. Poznaliśmy się na takim przyjęciu i po prostu się zakochaliśmy w sobie, tak? Mieliśmy takie same poglądy, jeśli chodzi o rodzinę. Mieliśmy te same poglądy. Oboje nie chcieliśmy, żeby kobiety miały jakiekolwiek prawa w tym kraju. Women. I dlatego dwa lata temu na świat przyszła Wiktoria. Jest na etapie rozrabiania, no i poznawania świata również. Dużo rzeczy ją interesuje. Dziecko, odłóż ten nóż! Odłóż ten nóż! Jest dziewczynką bardzo otwartą, lubi wszystkich ludzi, można ją sprzedać każdemu. To nie jest akurat za dobra cecha. Moja żona i moje dziecko, no to są dla mnie najważniejsze osoby na świecie. Zawsze marzyłam o takiej rodzinie. No, żyć i umierać, na daną chwilę to wszystko jest idealne. I wtedy pojawiły się one. Idealne nianie i wszystko zniszczyły. Jako pierwszy w domu rodziców Wiktorii pojawi się 27-letni Paweł. Rodzice napisali w ogłoszeniu, że poszukują niani do opieki nad 2-letnią dziewczynką. Do tej pory opiekowałem się chłopcami w wieku 5-6 lat. Do tej pory pracowałem jako strażnik więzienny i zajmowałem się skazańcami. No ale myślę, że odnajdę się w tej pracy, bo jaka różnica? Dziecko, skazaniec, to samo prawie. Nie wiem, czy sobie poradzę, ale nie mam pracy, więc... Muszę dać siebie wszystko. A, no tak, brak pracy to jest dobry motywator generalnie. Trochę w szoku jestem, że zgłosił się pan do nas. Że pan się zgłosił i że jeszcze pan taki przystojny, jaki jest. Wiktoria ma 2 latka, więc jest bardziej przyzwyczajona do spędzania czasu z kobietami niż z panami, no, więc chciałabym wiedzieć, jak się pan ją zajmie. Zobaczę, czym się interesuje. Po prostu popróbuję jakby no, uczestniczyć w jej zabawie, którą tam... Na co dzień praktykuję, tak? Chętnie też zabiorę na jakiś spacer, żeby przyzwyczaiła się z obrazem świata, który ją otacza, żeby jakoś tego zaczęła poznawać. Za miły jestem Paweł. Zaraz okaże się, że coś odwali. Na przykład przyniesie 2 zestawy VR dla dzieci, założy dzieciakom te zestawy VR na głowy, odtworzy w nich, nie wiem, właśnie las, żeby dzieciom wydawało się, że są na spacerze, a on będzie sobie leżał na kanapie i bawił się telefonem. W sumie to jest tak genialny plan, że ja myślę, że właśnie jakbym był opiekunką, to bym dokładnie tak zrobił. Może i ma doświadczenie, to widać, ale nie wyobrażam sobie, żeby facet, i to obcy, miał przewijać moją córkę. Ale facet? Jako niania dla dzieci? No tak nie można! Daje pan klapsy? Uznaje pan taką metodę wychowania? Nie, w rodzinie tego nie było. A jakieś kary dla dzieci? Bo znaczy, powiem szczerze, że my w Wiktorii nie karzemy. Jest dosyć dzieckiem bezstresowo wychowywanym, więc nie chciałabym, żeby tam za bardzo ją stresować. Dostosuje się do państwa zaleceń, tak? Oczywiście dostosuje się do państwa zaleceń. Więc tak, wolą państwo, żebym bił dzieci pasem czy kablem? Byłam przeciwna, żeby facet zajmował się moim dzieckiem. Ale facet dziećmi? Na dzień dzisiejszy to bardzo panu dziękujemy. Również dziękuję, byłem bardzo miło. Dziękuję. To mam nadzieję, że do zobaczenia. Dobrze, no zobaczymy. Do widzenia. Do widzenia. Fakt, odpowiada dobrze na nasze pytania. Gdyby był kobietą, zatrudniłbym go od razu. Wow, gościu, wow! A ja nie widziałem jeszcze nigdy, żeby facet był opiekunką do dziecka, więc tu jest coś moim zdaniem nie tak. On pewnie tym całym tym gejem jest, a! Dajmy mu szansę.
A może to jest czasem tak, że bardziej on ci się podoba jako facet, a nie jako opiekunka? Przestań, głupi jesteś, no zwariowałeś. Na pewno, nie? Karol! Akurat pan może mieć tutaj troszeczkę racji, bo nawet ja zauważyłem, że tej pani podoba się ten opiekun. Karol nie chce się na niego zgodzić, bo jest po prostu o mnie zazdrosny. Myślę, że ten chłopak byłby świetnym opiekunem dla mojej córki. Myślę, że ten chłopak byłby świetnym nowym tatusiem dla mojej córeczki. Znaczy opiekunem, opiekunem! Drugą osobą zaproszoną na rozmowę jest 30-letnia Marzena. Najtrudniejsze w pracy niani jest to, żeby dogadać się z rodzicami. Oni mówią, że oszukujemy, że jesteśmy złodziejkami, że okradamy ich. No ale z ogłoszenia wynika, że oni są młodzi, to może się akurat z nimi dogadam. Otrzymaliśmy pani CV. No jednak nie ukrywam, że chcielibyśmy poznać panią bliżej i dowiedzieć się czegoś więcej o pani, to znaczy chociażby jakie ma pani doświadczenie w opiece nad dziećmi. Skończyłam pedagogikę, w czasie studiów zajmowałam się dziećmi w różnym wieku, od niemowlaków po takie starsze, także mam naprawdę ogromne doświadczenie w tym temacie. Co by pani podała Wiktorii na przykład na śniadanie, jak ja bym zalatana zapomniała o tym? Cini mini z mlekiem i dodatkiem cukru, da! Tylko mnie tak karmi ono. Zapytałabym, czym dziecko pani karmi, bo no nie wiem, co Wiktoria lubi, czy jakieś kaszki, czy już jakieś bardziej poważne jedzenie. I sugerując się tym, co pani mi powiedziała, przygotowałam takie śniadanie. Co w sytuacji, jak Wiktoria przewróciłaby się, chociażby schodząc ze schodów? No to wie pan, jak z koniem, jak koń złamie nogę, to wiadomo, co się robi. Dziecko uspokoić trzeba, no wziąć na rączki, pogłaskać, jeśli się rozpłacze, wytłumaczyć, że kuku, ale tak naprawdę nic się nie stało. Jak coś się tam, jakaś ranka zrobi, to oczywiście opatrzeć, woda utleniona, plasterki, buziaczek i to wszystko. Widzę, że pani jest sympatyczną osobą, więc na pewno sobie poradzi z naszą tak. historią. A co najważniejsze, nie jest pani mężczyzną. Nie rozumiem, dlaczego Karol chwali ją w trakcie rozmowy. Takie uwagi powinien zachować tylko dla mnie. Pani rzeczywiście jest bardzo miła, ale i jak zdecydujemy, że pani będzie u nas pracowała, to zadzwonimy. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy i do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Podczas rozmowy dziewczyna stworzyła miłą i sympatyczną atmosferę. Wydaje mi się, że gdyby zajęła się Wiktorią, córka od razu by ją polubiła. Całkiem spoko są ci ludzie. Mam nadzieję, że do mnie zadzwonił, bo chciałam tutaj pracować. No jest taka duża i gruba, myśli, że ta sobie radę z naszym dzieckiem? Wow, 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 wow. Mam nadzieję, że się przesłyszałem. Now repeat it again. Mojej żonie przeszkadza to, że dziewczyna jest gruba i duża. Nie rozumiem tego. Najważniejsze, żeby umiała zająć się Wiktorią. Jak dla mnie jest to idealna kandydatka. I dlatego Karol już następnego dnia zaprosił swoją idealną kandydatkę na dzień próbny. Czy oni w tym programie próbują sugerować, że wszystkie grube osoby są dobrymi opiekunami, bo są miłe, ciepłe, wspaniałe i zabawne? Bo jeżeli tak, to mają rację! Idealny przykład Leksiu, dobry chłopak, jak go prosiłem o papieroska, to zawsze dał. Jezus Maria, jaki argument zajebisty. Tutaj masz zupę. Mam nadzieję, że Wiktoria ją zje przed pójściem spać. Chciałabym, żeby się położyła za jakieś 2 godziny. Wiktoria gorączkuje, więc to jest termometr. W razie co, zmierzycie jej temperaturę, tu sam leki. Więc mam nadzieję, że sobie poradzicie. My poczekamy, za jakieś 2-3 godziny pewnie będziemy. 2-3 godziny będziemy. Ma pani do mnie numer telefonu. Tak, gdyby cokolwiek się działo, proszę dzwonić. Mhm. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, no ale musimy się zabezpieczyć. Oczywiście. Prawdziwym zabezpieczeniem są jednak zainstalowane w domu Emilki i Karola ukryte kamery, dzięki którym rodzice Wiktorii będą obserwować każdy ruch kandydatki na nianie. Tata, nina, Ania, Anna, mama, Adu, a. Zgadzam się z tobą. Wiktoria ją chyba polubiła. No mówiłam. Opowiada jej, że mama kupiła dynię. No widzisz. Wyobraź sobie tam faceta. No jaką by teraz z nią rozmawiał? O czym by rozmawiali? O dyniach? O motocyklach, wiadomo, mordo, no da ci faceci tacy sami, wszyscy. Ja wiem, że ona nie podoba się Emilce, że Emilka jej nie chce jako niani. Ale ja stawiam na tą dziewczynę i wiem, że wygram. To ty, chłopie, jeszcze nie widziałeś żadnego odcinka idealnej niani. Ta pierwsza niania nigdy nie jest idealna. Proszę, jakbyś sobie ubrudziła rączki. Nie. A ja idę zrobić tylko zdjęcie. Co ona robi? Nie wiem. Zobaczymy, poczekaj. Przecież to jest oczywiste. Robi zdjęcia meblom, żeby je wystawić na Allegro. By the way, cię wspominałem, że Allegro to najlepszy serwis transakcyjny. To jest niewiarygodne. To jest jakaś dziwna akcja. No normalnie on mi drink daje i chce ze mną robić jakieś dziwne akcje. Ile ty masz? 42. No siema, jestem.
Zaraz ci wyślę zdjęcie. Będziesz miała ubaw, po prostu jest niewiarygodne. Ale komu ty będziesz wysyłać te zdjęcia, głupia dziewczyno? Mówię ci, matka ma chałupę odwaloną jak nie wiem, sama się ubiera nie wiadomo jak, a zobaczysz, jak wyślę ci zdjęcie, lodówka po prostu pusta. Chyba jest jakaś chora. Dziewczyna, ubieram się normalnie. A to, że nie jestem taka gruba jak ty, to sorry, nie moja wina. Zaczynam dochodzić do wniosku, że ta pani może mieć kompleksy na punkcie swojej wagi delikatnie, skoro się czepia tej kobiety, że jest gruba. Słuchaj, nie, no nie obrażaj, wiesz, no to, że jest gruba, to też nic mi świadczy. No ale Karol! Przestańcie powtarzać to, że jest gruba! Przestańcie! Wystarczy, Rysiu. To jest szczyt wszystkiego. Puścisz kogoś do domu, a on ci jeszcze tak bezczelnie dupę obrobi. Nie, no łazieneczka po prostu... na bajerze. Tak, na bajerze. Posiadają... lustro. Ciekawe, ile kasy wydali na to. Ty, niech ona nie siada na tę wannę, bo nam zaraz ją połamie. Wspominałem, że ten konkretny odcinek został nadesłany przez moją widzkę na Instagramie. Jeżeli macie jakieś dobre odcinki do skomentowania, to wysyłajcie mi numery tych odcinków na Instagramie. I ta widzka, zachęcając mnie do tego, żebym obejrzał ten odcinek na dzisiejszym filmie, napisała: Paweł, zobacz ten odcinek. On jest bardzo gruby. I zaczynam dochodzić do wniosku, że ona specjalnie użyła słowa gruby w tym zdaniu. To wyglądają, jakby mi starzy na to daj pieniądze. Albo pani jakoś na boku dorabia. Ty chyba dorabiasz na boku, chyba jesteś jakaś... Nikola się wyobraża, nie? Tak by się może. Co ty robisz, dziewczyna? Po co bierzesz moje koszyk z bielizną? Ona chyba chce być tobą, Emilka, coś mi się wydaje. O, no zobaczmy, co oni mają w koszu w łazience. No, tampony? Podpaski? Tylko raz użyte? Jacy bogacze! Pieniędzy to ma tyle. Robi sobie zdjęcia w naszym domu, bierze twoje ciuchy. No nie, no to nie jest w porządku. Nie, no naprawdę, normalna kobieta nie nosi takiego koloru. Poczekaj, kochanie, tylko zrobimy zdjęcia. Karol, po co ona robi te zdjęcia? Już mnie to wkurza. Normalna kobieta nosi takie majtki? Serio? I jeszcze w ciąży? Boże, gdzie ona pracuje? Chyba oszalała, Karol, bo normalnie zaraz nie wytrzymam. Karol, trzymaj mnie, bo wyjdę z tej przyczepy kempingowej. No trzymaj! Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam! Uwaga, kochani, zmieniam światełka. Teraz światełka będą inne. Na co macie ochotę? Chanuka, błyskawice, deszcz, ocean, nawiedzony dwór, święta może. O, jest jeszcze wiosna. Spróbujmy preset wiosna. Zobacz, jak to będzie wyglądać. Zielono. Uspokój się. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Ale człowieku! Uspokój się. Posłuchaj, co ona mówi. Ja chyba wiem, jak ta kobieta zarobiła na dom. Ciężką pracą? Mówię ci, taka bielizna. Jakbym się wcale nie zdziwiła, by ona jakoś dziwna pracowała. Może ty pracowałaś jako dziwna, bo ja na pewno nie, dziewczyno. Wiesz co, ja ci porobię zdjęcia i majtek i ci wyślę. Na kogo myśmy trafili? Tuż nie ma normalnych ludzi? Jakąś wariatkę. Ja myślę sobie, ten facet, ten jej mąż to niezły rogacz, naprawdę. Rogacz? Kochani, nie googlujcie, co to jest. Naprawdę tym razem mi zaufajcie, ten jeden, jedyny raz. Nie googlujcie. I to dziecko nie jest aż podobne ani do matki, ani do ojca. Taka ładna dziewczynka, to matka to pewnie się puszcza cały czas. Niemożliwe, że to jest jego. Ty słuchasz, co ona mówi? Słucham, o twojej żonie do jakiejś dziewczyny? Słucham, no jest nie w porządku. No moim zdaniem jest bardzo nie w porządku, Emilka. No powinniśmy ją chyba pogonić z tego domu. To jest podła, wredna baba, która ubliża mojej żonie. Żmija! Jak to wszystkie kobiety. Am I right, guys? Am I right? Karol, weź dziecko. Karol, bierz dziecko i rzuć nim. Ja pani coś pokażę. Chciałabym, żeby pani skomentowała to. Ten mąż to niezły rogacz, naprawdę. I to dziecko nie jest aż podobne ani do matki, ani do ojca. Taka ładna dziewczynka, to matka to pewnie się puszcza cały czas. Niemożliwe, że to jest jego. Jak pani może powiedzieć, że moje dziecko nie jest podobne do mnie, to po pierwsze. Po drugie, jak może pani przeglądać moją bieliznę i stwierdzić po niej, że ja jestem dziewczyną? Pani, a po trzecie, co panią interesuje, skąd ja miałam pieniądze na ten dom? Pani mnie nagrywała? Tak, nagrywała. Nie nagrywała, to nie wiedziałabym, jaka sytuacja może być z panią. Nie wolno nagrywać tak ludzi. Słyszeliście, pranksterzy YouTube'owi? Nie wolno nagrywać ludzi. Właśnie straciliście pracę. Tak, a wolno robić
załatwić zdjęcie domu, dziecka i wszystkiego? Moja sprawa, co robię z moim telefonem. Proszę mi dać swój telefon i skasować te zdjęcia. Moje zdjęcia zostaną na moim telefonie, dlatego, żeby to nigdzie dalej nie poszło. Skasuj te zdjęcia. Zapomnij. Dobra, wystarczy. Karol, uderz ją. Emilka i Karol postanowili się nie poddawać w poszukiwaniach niani i dlatego zaprosili na dzień próbny poznanego na castingu Pawła. Paweł, ty szczęściarzu, udało ci się dostać pracę mimo twojej ogromnej, okropnej wady bycia mężczyzną. Najgorsza, że to dziewczynka. Z chłopakami bym się dogadał. Nie wiem, czy sobie poradzę. No mordo, świetne nastawienie podczas pierwszego dnia pracy. Oby rodzice tego nie usłyszeli. Bardzo panu dziękuję, że się zgodził pan na ten dzień próbny. Nie ma problemu. Słuchaj, Emilka, tutaj nie ma co panu dziękować, pan przyszedł do pracy, prawda? No jasne. Dlatego liczę na to, że dzisiaj Wiktoria będzie się dobrze bawiła i będzie bezpieczna z panem. Oczywiście. Tak? I jeszcze ważna sprawa. Jak do końca dnia nie dostanie się na Harvard, to pan pracy nie dostanie. Pamięta pan, jak się zmienia pieluchy dziecku, prawda? Jasne, oczywiście, nie ma problemu. No, liczę, że wszystko będzie w porządku. Jasne, nie ma problemu. Ma pan do nas numer, do męża, tak. Więc proszę dzwonić, jakby coś się działo, tak? Myślę, że będzie sobie poradzić. Mam nadzieję, że pan sobie poradzi i liczę na pana. Jasne. No szczerze mówiąc, ja też liczę, że panu wszystko wyjdzie tak, jak należy. Dobrze, no to zostawiamy. Wikusiu, papa. Papa. Najgorsze jest to, że jest dopiero 14 minuta z 30-minutowego odcinka. I się boję, co pan Paweł zaraz tym dzieciom zrobi. Widzę, że dynię macie fajną, dużą. No, tylko uważaj. Ło! Zobacz, jaka radość dziecka naszego bije. No chodź, poszukamy kredek. Porysujemy. Słuchaj, na początku tamta niania też wydawała się bardzo sympatyczna, jak dla mnie. Do momentu, aż dorwała się do bielizny mamy. Mam nadzieję, że pan Paweł tego nie zrobi. Ale zobacz, Wiktoria super kontakt z nim złapała. Dasz mi rękę? O, powolutku. I kroczek, kroczek. Jest ciepły, opiekuńczy, troskliwy. A jeszcze na dodatek, jaki przystojniak! Aaaa! Zobacz, co przyniosłem. Bananka mam. Chcesz trochę soczku? Nie chcesz soczku? Soczek dobry. Zajmuje się nią, jakby to było jego własne dziecko. Zobacz, nawet ją karmi. Znaczy fajnie i w ogóle, ale daje jej soczek pełen cukru. Kurka wodna, jak ja kocham dawać rady innym ludziom, jak wychowywać swoje dzieci, gdy sam żadnego dziecka nigdy nie miałem. Nie wiem, nie znam się, ale się chętnie wypowiem. Nie chcesz? Jada! O, czekaj, pomogę ci. Nie dźwigaj, dzieci postawić? Tak! On jest idealnym... nianią. Panie Karolu, radzę się już pakować, pan Paweł został właśnie nowym tatą. A co, on się tak rozgląda po tej łazience? No, ocenia dom, ogląda. Co tam? Pokaż mi, co tam rysujesz. Po krześle rysujesz, nie po krześle. Tu mi narysuj. Na razie rysowała po krześle, pewnie jakby przyszedł później, to już byłyby pomalowane ściany. Wiek zaraz przyjdzie. Jadu! Co on chodzi tak do tej łazienki? No co by tu zmajstrować? Widziałaś kogoś, kto, Emilka, chodzi do łazienki, sobie przesiaduje, wędruje, dalej przesiaduje. Oj, no. Tam, a może chciał sobie tak wyjść po prostu? No ja tego nie rozumiem. Co, posiedział minutę w łazience, a ty już robisz wielką aferę z tego. Słuchaj, już widziałem nianię, która tylko troszeczkę na początku coś robiła. Oj, przestań, będzie dobrze. Tu kładziemy łóżkę. Zaraz przyjdę. Ale po co ta torba? A co to za torba? Nie wiem, może będzie się przebierał. Mam wrażenie, że pani na to liczy. Karol, żeby on niczego Wiktorii nie zrobił. Słuchaj, jesteśmy ale blisko... Ale co on robi? No ale co on robi? Słuchaj, jesteśmy blisko domu, jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to ja bym szybko przyszedł. To takie rzeczy, to się nie martwię. A co on tam ma? Co to on jest? Ma? Rajstopy jakieś? Co to jest? Ty, to jest dwóch halala. Co to jest? Ale po co mu to? Może on na wieczór jakiś kawalerski to przyszkował dla kumpla czy coś? Co to ma być? Karol, to jest dla mnie dziwne. Dla mnie to jest bardzo dziwne, ale liczę, że to nie będzie używane w naszym domu. Co? On całuje lalkę? Co on robi? Widzisz, panie manekinie?
Mówiłem ci, nikt naszej miłości nie zrozumie, skoro nawet ta kobieta w telewizji nie rozumie, że ten koleś kocha lalkę. O Boże, następny wariant? Nie, no to jest ten twój wymarzony niań. On jest perfekcyjny. Idealny, można nawet powiedzieć. Idealny niań. Jezus Maria, to głupie jest. Co ten chłopak wyczynia? A ja tak na niego liczyłam. Wy, kochani, tego nie widzicie, bo na pewno wam tego nie pokażę, ale generalnie pan Paweł spędza upojną noc z lalką. Jak to Paweł już mają? Weź tą lalę i wynoś się z tego domu. Ej, dobra, mam pytanie. Oni to naprawdę pokazali w telewizji? Bo oni tutaj dosłownie pokazali, jak koleś uprawia miłość z lalką w łazience. I oni to w telewizji pokazali? To nawet dla mnie już jest przegięcie. Przysięgam, każdy kolejny odcinek niani jest coraz mocniejszy. Coraz mocniejszy. Już się nie mogę doczekać odcinka, gdzie nagle idealna niania okazuje się kosmitą i porywa dzieci na swój statek czy coś w deseń. Pewnie się zaraz dowiem w komentarzach, że taki odcinek już powstał idealnej niani, no nie? Pewnie tak było już. To było po prostu żenujące, nie dość, że musiałem widzieć faceta w takiej sytuacji, to jeszcze słuchać jego tłumaczeń. No i mówiłem ci, że tak to się skończy? Facet, który opiekuje się dziećmi, musiało tak się skończyć. No przecież wiadomo, że każdy mężczyzna, który wykonuje damski zawód, czy choćby właśnie opiekę nad dziećmi, jest zboczeńcem, według pana Karola. Przecież to nie jest moja wina. A czyja wina? Mówiłem ci, żeby nie brać tego faceta. A twoja niania była dobra, zrobiła ze mnie dzi***. No nie była lepsza, okej. Czy istnieje szansa na to, że pod koniec tego odcinka oni się rozejdą? Musimy znaleźć opiekunkę, nie opiekuna, do naszego dziecka. Jak sobie pomyślę, że znowu przyjdzie jakaś chora osoba? Czemu dostałem powiadomienie z Uber Eats, czy nie mam ochoty na burgera? Zostawcie mnie, ja na diecie jestem! Karolowi w końcu udało się namówić Emilkę na jeszcze dwie rozmowy z kandydatkami na opiekunkę Wiktorii. Pierwszą zaproszoną do domu rodziców dwulatki jest 26-letnia Weronika. Generalnie mam inny pomysł na życie, ale tymczasowo muszę dostosować się do zaistniałych okoliczności. Wiem, że powinnam i chcę robić coś innego, ale czasem życie weryfikuje nasze plany. Bo ja na przykład chcę być modelką instagramową, wrzucać raz na miesiąc zdjęcie i żyć z tego bogato i podróżować po świecie. Otrzymaliśmy pani CV, które jest naprawdę rewelacyjne. My z żoną jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak duże ma pani doświadczenie w opiece nad dziećmi. No i tak naprawdę chyba zostało nam takie jedno pytanie, jaka jest pani stawka godzinowa? Ale Karol, chwila, jeszcze chyba to za wcześnie na pytanie, jaka jest pani stawka godzinowa. Zobaczył ładną laskę, ona się do niego uśmiecha i chce już ją zatrudnić? Chyba zwariował. Ale pani dosłownie to samo zrobiła z poprzednim nianiem. Chciałabym się zapytać na przykład, co pani zrobi, jak dziecko nie będzie chciało jeść? Przekonam je. Ale w jaki sposób? Są różne sposoby. No na przykład. Nie wiem, no powiem coś w rodzaju, że dzieci w Afryce głodują i dlatego musi zjeść, no duh. Do każdego dziecka trzeba podchodzić indywidualnie, to ciężko powiedzieć. Nie, no wiadomo. Zależy od sytuacji zawsze. A jakie ma pani doświadczenie z dziećmi? Zajmowałam się dziećmi w różnym wieku. Zajmę się 10-miesięcznym, 10-letnim, nie ma problemu z niczym. Super. Jak ktoś jest tak ładny jak ona i ma tak wypielęgnowane paznokietki, jest pewne, że taka osoba nigdy nie zajmowała się dziećmi. Lub ewentualnie nigdy nie pracowała i jest modelką instagramową. Jakie ma pani zabawy dla dzieci? Doom albo Quake 4 do wyboru. Telewizja, komputer. The fuck? Ona naprawdę zaproponowała gry komputerowe? Jezu. Komputer, telewizor to takie nie za bardzo zabawy dla dwuletniego dziecka. Ale dlaczego nie? Żyjemy w XXI wieku. Przecież dzieci rozwijają się dzięki telewizji, programom komputerowym. Karol, proszę cię, przecież gry kształcą dzieci. Ona powinna się zajmować, nie wiem, układać klocki, rysować, nie wiem, wychodzić na spacer. Ja pani mówię, założę headset od VR-a dzieciakom na łby i po problemie. Na plac zabaw. Emilka, nie przesadzaj. Ludzie mają różne podejście do życia. Więc co, ja widzę, że pani naprawdę da sobie radę. Oczywiście, że tak. Widać, że jest doświadczoną osobą. Ewentualnie możemy jeszcze zapytać, jakie ma pani wykształcenie. Karol, już powiedz po prostu swojej żonie, że chcesz od niej odejść i zamieszkać z tą opiekunką. Oczywiście wyższe. Ale jakie wyższe? Pedagogiczne? Tak, skończyłam kurs pedagogiczny, no i kosmetologię. Kosmetologia za bardzo się tutaj nie przyda, ale... Słuchaj, Emilka, doświadczenie. Widać, że pani poradzi sobie z dzieckiem. Mój mąż jest panią zachwycony, widzę. Ale ja natomiast chciałabym zobaczyć, jak pani sobie poradzi z przygotowaniem kaszki.
Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Chodźmy. Zapraszam. Jak dla mnie, to ta malowana lala nie ma kompletnie pojęcia o robieniu kaszki. Ciekawa jestem, jak sobie poradzi. Proszę zrobić kaszkę. O Jezu, przepraszam bardzo. Już. Wszystko jest pod kontrolą, proszę się nie przejmować. Mąż nie wstaje, bo ma bonera. O Jezu. Ja nie jestem od takich rzeczy. I co, tą kaszkę się zalewa wrzątkiem i ten wrzątek daje się dziecku do picia? Człowiek codziennie się uczy czegoś nowego. W końcu człowiek uczy się całe życie. Wie pani co, ja widzę, że chyba pani się w ogóle nie zajmowała dziećmi, więc chyba pani na dzisiaj podziękuję. Ja dziękuję bardzo. No, widzę. Karol, chodź! No co? Teraz posprzątaj po tej swojej idealnej niani. A, powiedzieli tytuł serialu w samym serialu, idealna niania. Bo chyba ci się tylko podobała. To jakaś nienormalna baba. Oczywiście, że potrafię to zrobić. Przecież to jakiś absurd. Zdenerwowałam się. Normalnie, żeby odpocząć, muszę gdzieś na wakacje jechać i wziąć dobrą książkę. Może Malediwy albo Seszele? No szkoda, że takie ładne dziewczyny nie mają zielonego pojęcia o opiece nad dziećmi. A już chciałem ją zatrudnić. Myślałem, że będziemy mieli nianie dla naszej Wiktorii. Nianie dla Wiktorii? Mi się wydaje, że ty chciałeś, żeby ona się tobą opiekowała. A może nianią dla Wiktorii okaże się 42-letnia Elżbieta, czyli kolejna kandydatka do pracy przy dwulatce. Na studiach pracowałam kilka lat jako niania. Później jako opiekunka do dzieci w przedszkolu. Potem wyjechałam za granicę i chciałam sobie ułożyć życie, ale nie wyszło. Wróciłam do Polski. Pojechałam za granicę, gdzie chciałam sobie ułożyć życie, ale nie wyszło. Kilka dzieciaków umarło. Zaczęła mnie policja ścigać i uciekam z powrotem do Polski, żeby się ukrywać. Jakie ma pani doświadczenie w byciu nianią? Jako studentka pracowałam kilka lat jako niania, a później po skończeniu studiów pracowałam w przedszkolu. Myślę, że łącznie 10 lat. Ja mam takie praktyczne pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Do domu przychodzi obca osoba. Podaj się za babcię. No i chcę z Wiktorią wyjść na dwór na spacer. Co pani wtedy robi? Nie zna pani tej osoby. Nie ma takiej opcji. Wcześniej oczywiście ustalimy, z kim dziecko może wychodzić. Jeżeli nie widziałam wcześniej tej osoby, nie puszczam dziecka. Jakie ma pani zabawy dla dzieci? A w jakim wieku jest Wiktoria? Wiktoria ma 2 lata i 3 miesiące. O, to świetnie! Taki wiek jest idealny do nauki posługiwania się pistoletem. Myślę, że możemy zacząć od wierszyków i prostych czytanek. No, Wikusia lubi bardzo Kubusia Puchatka. Staram się jej czytać każdego wieczora. A czy do państwa przychodzą rówieśnicy córki? No, Wikusia nie ma obecnie żadnej koleżanki ani kolegi, dlatego chciałbym, żeby pani wychodziła z nią na spacery. Mamy tutaj blisko plac zabaw. Są tam dzieci. No, myślę, że Wiktoria złapie jakiś kontakt ze swoimi rówieśnikami. Była pierwszą nianią, która jak odpowiadała na moje pytania, patrzyła mi w oczy. Widać, że mówiła prawdę i nie kłamała. Tak, widzowie, swoją drogą chciałem wspomnieć, że ja pieniędzy nie mam i żebyście dawali mi donaty i wspierali kanał, bo ja sobie ledwo radzę i na jedzenie mi brakuje. You lie! Nie chcę zapeszać, ale to kobieta jest naprawdę kompetentna. Czuję, że poradzi sobie na dniu próbnym. Co z pracą w weekendy? Nam zdarza się, że naprawdę w weekendy gdzieś musimy wyjść i wtedy chcielibyśmy zostawić Wiktorię pod pani opieką. A co z weekendami? Bo zdarza się, że w weekendy musimy wyjść, bo mamy bardzo ważne sprawy do załatwienia. W klubie Cubano. Albo w lustrach. Oczywiście jestem do państwa dyspozycji. Emilka i Karol byli jednomyślni w swojej decyzji i już następnego dnia zaprosili Elżbietę na dzień próbny. Zobacz. Co ta idiotka umieściła na portalu dla niań? Podałam wam ich adres, to jest ich zdjęcie. Właśnie w ten sposób wyglądają, uważajcie na nich, bo to oszuści. Mają wielką chatę, zaprosili mnie na dzień próbny, ale mi nie zapłacili, kupę kasy, ale sępią. Nie dość, że babka mnie zwyzywała, to jeszcze mnie nagrała. Więc po prostu uważajcie, żebyście się nie nacięli tak jak ja. Jeszcze raz wam ich pokazuję. Na jakim trzeba być podłym człowiekiem, żeby przyjść do kogoś do domu, narobić bałaganu, a potem nagrać taki film, wrzucić go do internetu, jeszcze oczerniać ludzi? No ja tego tak nie zostawię. Nagrać film, gdzie bezpodstawnie się oczernia innych ludzi. Czy ona jest polskim influencerem? Karol, ja nie zostawię dzisiaj samej Wiktorii z tą nianią, więc ty jakby się coś działo na górze. Będziesz widział, to po prostu reaguj. No ale to co, mam sam iść na ten monitoring, oglądasz to? Tak.
Ta mama na rozmowie była taka miła i sympatyczna. Zrobię wszystko, żeby zdobyć jej zaufanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Buongiorno! Hello, dzień dobry. Słuchajcie, to wiecie co, ja was zostawię same. Ja pójdę do kolegi. A wy tutaj zostańcie i zaopiekujcie się Wiktorią. No dobra, no to my się poznamy lepiej, tak? Chodź, kochana. Chodź, słoneczko. Chodź, będziemy razem robiły herbatę dla mamuni, tak? Dobra, Wiktoria, tutaj polej ten wrzątek, dobra? No wiadomo, że nie może się odkryć tak jak tam te wszystkie inne nianie, bo nie została sama w domu. Ty lubisz tą pracę jako niania? Tak, jestem bardzo z tej pracy zadowolona. Świetnie się odnajduję w tej roli. Pracuje tyle czasu, 10 lat, musi to lubić i musi to umieć. Postawię nam tutaj, żeby Wiktoria nie zrzuciła. Super, bezpieczeństwo podstawa. Słyszałam, że kobiety w ciąży lubią masaż. Może pomasuje ci plecy? Nie, dziękuję. Pamiętaj, że jesteś, że jestem po kursie pierwszej pomocy i jestem również masażystką. No, fajnie, że się razem dogadują, bo później będą mogły razem współpracować przy opiece nad dwójką dzieci. Ona naprawdę potrafi zajmować się dzieckiem. I naprawdę jest fajna. Chyba mamy nianie. Dobra, stawiajcie, co z nią będzie nie tak. Mi się wydaje, że zaczy mordować ludzi. A powiedz mi, ty jesteś w ogóle zadowolona ze swoim mężem? Jednak lesbika! Koła, te lesbijki podrywają nam polskie kobiety. Le. Jesteśmy takim w sumie bardzo dobrym małżeństwem, więc... Wiesz, wyglądacie na takie, ale mam wrażenie, że czegoś ci brakuje. Znowu ją dotknęła? Masz piękne włosy. A słuchaj, myjesz jakimś specjalnym szamponem? Czy to hormony ciążowe tak na ciebie działają? Nie wiem, chyba szampon i odżywka. Nie wiem, o co chodzi, ale nagle ten program stał się ciekawy. That's interesting. Na razie wygląda to tak, jakby ta niania podrywała moją żonę. A może ułożyłabym ci kosa, albo uczesała w jakąś piękną fryzurę? Ty, no odczep się od mojej żony, ty ją cały czas kokietujesz. Nie będę zmieniać fryzury, bo dzisiaj z Karolem wychodzimy na wieczór, więc... Ale przyda ci się, wiesz? Naprawdę masz piękne włosy. Podrywa dziewczynę, a tam dziecko robi sobie co zechce tylko, no uważajcie na dziecko. Nie podoba mi się, jak ona na mnie patrzy, jak mnie dotyka. Czego ona ode mnie chce? Emilko... chodzi, że zwierzę się z czegoś. Wydaje mi się, że dzisiaj się przyglądałaś, wiesz, to było takie bardzo wyraźne i pochlebia mi to. Zajmij się dzieckiem, ona ma męża i jest jemu wierna. Tak się mężowi przynajmniej wydaje. Kobieto, jak jesteś lesbijką, to idź do takiego klubu i poznaj tam sobie partnerkę. Nie potrzebujesz mojej żony do zabawy. Przyszłaś tu zajmować się moim dzieckiem, przecież, a nie mną. Oczywiście, że przyszłam zajmować się twoim dzieckiem, ale również tobą, przecież słuchaj, ty tego potrzebujesz. Zostaw ją, tyle. Nie lubię pana Karola. Zdecydowanie go nie lubię. Emilko, nie uciekaj przede mną. Karol! Nie, Karol. Karol, proszę cię, przyjdź tu! Dobra, idę. Dobra, idę! W sumie to mi się wstawać nie chce. Jadę! Jadę, kochanie! Już czekaj na mnie! Już! Zaraz będę! Zaraz będę! To jest jakaś chora akcja, ja już ale mam... żadnej chorej akcji, słuchaj. Wiesz co? Nie, oddaj mi moje dziecko. Nie, ale mam umowę, nie, ci nie dam. Nie, my będziemy teraz razem. Nie, będziemy razem. Nie, oczywiście, że nie. Będziemy. Oddaj mi moje dziecko. Nie oddam się twojego dziecka, nie jesteś w ciąży, musisz o siebie dbać. Nie wiem, po co tyle czekałem. Nie wiem, po co tak długo oglądałem to, co dzieje się w moim domu. Już dawno powinienem przerwać to, wejść i uwolnić Emilkę od tej kobiety. No panie Karolu, mimo że jest pan tego przeciwnikiem, to na pewno w pana głowie siedziała gdzieś tam z tyłu taka myśl, ciekawe, co się wydarzy. Oddaj mi moje dziecko! Nie oddam ci dziecka, ja je wychowam, zobacz, jaki mamy świetny kontakt. Karol, ile można na ciebie czekać? Proszę opuścić nasz dom. Nie oddam wam dziecka. No dobrze, to proszę ze sobą wziąć dziecko. My jej nie potrzebujemy. Emil, to jest największą miłość swojego życia. Pamiętaj, że nie wykorzystano okazji. Do widzenia. W domu mieliśmy ukryte kamery. Mogliśmy oglądać wszystko, co wyczyniają nianie na dniu próbnym. No nie udało wybrać idealnej niani. Ale nie poddajemy się, będziemy szukali dalej. Ach, kolejny odcinek idealnej niani z pięknym morałem. Kobieta nie może rozwijać swojej kariery, jeżeli ma dziecko. Musi siedzieć w domu i zajmować się tym dzieckiem, bo idealnej niani nigdy nie znajdzie. No. Jezus Maria, jak ja kocham ten morał w każdym odcinku.
Dziękuję wam, kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście przypominam, napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie odcinki jak stoję, czy jak siedzę podczas nagrywania. Proszę powiedzcie, że jak siedzę, proszę powiedzcie, że jak siedzę. I oczywiście jak zawsze na koniec też dajcie mi łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!